znowu jadę, o widzicie, takimi bezdrożami. Zobaczymy, może gdzieś dojadę. Zobaczymy, jak nie, to będziemy wracać. Po prostu cudownie, zobaczcie, cudownie. Tak wygląda, tutaj grodzisko średniowieczne było kiedyś, ale tam ni wstąp, nie wejdziemy, nie ma szans. Jadę szukać lepszej miejscówki. No i co? I powiem tradycyjnie gówno, jak zwykle. Na razie zostawiam Niunię tutaj, słuchajcie, zobaczcie na mapie, widzicie? A, tu grodzisko jest tam. Idę zobaczyć, czy w ogóle da się tu wjechać, niby zobaczcie, taka droga jest, ale zobaczę, czy Niunia się nie zakopie i czy w ogóle jest sens tam jechać, bo normalnie szału dostaje, kurde. Nigdzie do wody nie można dojechać, takie wiecie, wszystko co jest dobre, jakaś fajna miejscówka, to prywatne, zakaz wjazdu, kurde, jak mnie to wkurza. No ale na wozie mi dzisiaj nie zależy, tylko na fajnej miejscówce na noc. Każda miejscówka jest dobra, nawet taka wśród pól, zobaczcie. Idę zobaczyć, czy w ogóle jest tam sens wjeżdżać. Bo może uda się, o, tam dalej w pola wjechać, znaczy w pola, polną drogą w ogóle zobaczymy, czy wjechać. Widzę, że się wjedzie, ale czy będzie gdzieś stanąć, bo przy na drodze nie będę stał, nie? A obiekt, do którego idę, którego i tak pewnie nie zobaczycie, jest to Grodzisko Pierścieniowate które istniało tutaj na przełomie VIII do XI wieku. No także takie wiecie, wczesne średniowiecze. No, zobaczymy, czy coś tam będzie widać. Pewnie nic. Jakieś wały pewnie będą. I to wszystko. No ale zobaczymy. No na razie droga jest taka, widzę, wyschnięta. Można wjeżdżać bez problemu. Tylko czy będziecie stanąć. No jest zajebiście, nie? Słuchajcie, to co tu mnie otacza, widzicie? Jestem w takiej jakby kole, nie? Jestem właśnie, stoję w środku tego ogrodziska. No nic tu nie widać. Tam przechodziłem, rzeczywiście było widać takie jakby fosy. Więc tutaj taki był po prostu, tutaj po prostu był ten gród, grodzisko otoczone palisadą. Ale jak widzicie, no nie ma tu jak stanąć, no. Co mam w środku tutaj stać? Znaczy niby tu można by było wjechać, a tu. Ale ja wiem, czy tutaj stać. Czy jest sens? Tu mnie robale zjedzą, kurde. Bo kamera tego nie wychwyci, ale normalnie takie bzyczenie, słuchajcie. Tu wiecie, wszystkie te owadojady fruwają. Kurde, w dupę, co dzisiaj to szukanie miejscówek mi nie idzie. No nie idzie, jak cholera. A tutaj warto by przyjechać nie w okresie wegetacji roślin, bo kurde nic nie widać, tak to by to wszystko było klapnięte. I jeszcze tu przyjedziemy. Przyjedziemy to zimą. Tak, jedziesz tu zimą na pewno. No to tak wiecie, jak nie będzie padało jesienią, jak to wszystko klapnie, te pokrzywy, trawy, wszystko klapnie i będzie można tutaj wjechać, bo widzę, że można tu wjechać. No ale spać się tutaj nie da niestety. Te wały widać? No widać, zobaczcie. Tu jest płasko, a tu idzie takie wzniesienie, nie? I na tym pewnie była palisada. Jezus Maria, ile tu robali w tym cieniu. O, tu dokładnie to widać. Spójrzcie. Tu taki wał usypany, a tutaj fosa, nie? I z tej strony dokładnie to samo. Fosa i tak idzie tutaj do góry, opada i jest tam równy teren. Także no, tu się działo. Dobra, idę do auta i pomyślę, co robić dalej. Powiem wam tylko fajną historyjkę. W poprzednim Van Life'ie też wróciłem wcześniej. Wróciłem w sobotę, bo w niedzielę mieliśmy jechać z rodzinką nad wodę, gdzieś tam kajak wypróbować. I ja pierniczę, słuchajcie. Wszystkie miejsca nad zalewem, gdzie by można było dojść do wody, można było dojść. Nie szło, słuchajcie, wyrobić. Tyle było komarów. Ja pierdzielę, jakaś masakra. Nie szło oddychać. Normalnie oddychało się komarami. Spierniczaliśmy jak cholera. I to jest jedna, druga, trzecia miejscówka, wiecie, przy wodzie. I ja nie szło do wody żeś. Raz szedłem do wody. Co tam? Bażant? Raz szedłem do wody. To taka chmara z tego, kurde, z tych trzcin, z kamieni wzbiła się do góry. Normalnie trzeba było się opędzać jak cholera. No i tyle żeśmy popływali. Nie szło, po prostu, kurde, nie szło. A tam, Marcin, delikatny jesteś. Ja tam może delikatny jestem. Ale moje dzieciaki i żona jeszcze bardziej spierniczali jak cholera. No. I summa summarum, żeśmy sobie tylko pojeździli, pojechaliśmy na lody do Trzebieży. Fu, do Nowego Wartna. I tyle. I tyle było z naszego pływania. No nic, muszę zastanowić się, co robić. Jakie piękne tereny, zobaczcie. Zarąbisty widok. A jadę gdzieś wśród pól. Zobaczymy, gdzie dojadę. Każda droga gdzieś prowadzi, prawda? Marcin, ty patrz na drogę, bo zaraz miskę rozwalisz jak jaro. Słuchajcie, nawet tutaj kamper stoi, zobaczcie, no w takim zadupiu, no masakra jakaś, no. No nie da się, trzeba jechać, kurde, szukać jeszcze innego miejsca, a tu już, kurde, 18 prawie stoi, patrzcie, widzicie? Masakra. Jakaś kobiecina, kurde, wywalona, leży na leżaku tam. Ja pierdzielę, nawet w takim miejscu, no kurde, masakra. O mój Boże, masakra. Najgorszy ten, zaczyna się sezon dla van life'ów. Takich jak ja lubię, samotnych. Ciężko będzie, oj ciężko będzie. I zobaczcie, dojazd do wody, no już widzicie pewnie. Wstęp, teren prywatny, wstęp po uzyskaniu zgody właściciela. No kur... go mać, no, że tak powiem, no. Wszędzie, gdzie tylko jest dostęp do wody, to jest, kurde, prywatne. Jakim cudem, kurde. Ustawa ustawą, a wszyscy robią jak chcą. Kurde, masakra jakaś. Jestem w takiej miejscowości Wierzchląd. I tutaj jest zakaz wjazdu, co prawda, ale tu jest jakiś ponoć pomost. Idę zobaczyć, co tam jest. Stanąłem na razie tak, ale to widzę, samochód odjeżdża. Ewentualnie można by tutaj zanocować. Tam, na przykład pod tym drzewkiem. Czemu nie? Idziemy zobaczyć, co tam fajnego jest. Już mi się nie podoba, bo słyszę ludzi. Pewnie to jest takie kąpielisko miejskie. No ale teren niczego sobie, zobaczcie, tak się idzie. No, taką tam. No ale tak będzie wszędzie teraz, niestety. Zobaczmy, jak to wygląda. Ale napierdziela głównym końskim. No, patrzcie, jaki pomost tutaj jest. Tu też pewnie komarów w tych trzcinach. No, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj na łódeczkę było. Tam to podchodzi bołowią. Dobra. Idziemy stąd. Podjedziemy jeszcze to w inne miejsce, ale tutaj jest, widzę, bardzo ciekawe. Może tu przyjadę, zobaczymy. Miejscówka niczego sobie, ale nie wiem. Kurde, nie wiem. Jechać dalej, próbować, czy zostać tu. Co mi radzicie? Tak będzie wszędzie w sumie. Do tej miejscowości, co mam dojechać, niby tam jest jeszcze ile? 10 km chyba. Będzie to samo, podejrzewam. A tutaj z rana może nikogo nie być. No nie wiem. Dobra, włączamy zasilanko. Cyk. Wiecie co? Zostaję tutaj w takich okolicznościach przyrody, tam jeszcze muza gra, a wam pokażę, tu jest takie boisko na dole, o, młodzież sobie pyka. Chodźcie tutaj na wóz, idziemy, zobaczymy. Tu jest w ogóle boisko, później tam pójdziemy wieczorem, nie będziemy im przerywać. Pełnowymiarowe chyba. Miejscówka może być, już mi się nie chce jeździć, zmęczony jestem. Znalazłem parę miejscówek takich stricto przy jeziorze, nawet tutaj blisko. Słuchajcie, no nie da się wytrzymać. Nie da się wytrzymać, tyle komarów jest. Cały czas musiałbym się klepać i... Nie, powiedziałem nie, dupie tam mam. Zostaję tutaj, już jestem zmęczony. Naprawdę, jeszcze rano wstałem dzisiaj. Na rowerze przejeździłem trochę, na e-rowerze. Także zostaję sobie tutaj. I już. Trzeba grzmotnąć piwo. To jest podstawa. Ale na początek grzmotnimy sobie z tradycyjnego garaża. Człowiek niewielbłąd, pić musi. O, wasze zdrowie. a ja jestem przy jeziorze Miedwie. Wiecie, mi tak nie zależy, żeby być stricto przy wozie. No bo po co? Zawsze tak jest takie jakieś głupie przyzwyczajenie, że trzeba fajnie przy wodzie, bo fajne tego. Może fajne widoki, ale no nie, kurde, nie, te komary to normalnie żrą jak cholera. Chyba jeszcze nie pryskali nigdzie. A na wodzie mi na razie nie zależy. Sprzęt pływający został w domu, bo dzisiaj nie chciałem pływać. Dzisiaj chciałem właśnie na rowerku pojeździć, z czego bardzo się cieszę. O, właśnie żre mnie komar. Ciekawe, czy włączę dzisiaj ogrzewanie. Nad ranem ma być 7 stopni. To podejrzewam, że Marcin zmarzluch na pewno włącz. Teraz sobie zjem. Zjem sobie fajną bułeczkę z serem Blue de Remberter. O, takie coś. Moszołomie sobie kupiłem. Krojenie Marcina bułki na pół. O, cykwuch może być. Tam walnie pół sera. Pół sera w bułkę. O, zgnieciemy i jest kanapka. Ręka do góry, kto lubi pleśniowe sery. Bo ja uwielbiam i to każda. Dzieciaki moje jak widzą, wu, tata, jak to możesz to jeść, fu, fu. Zastanawiam się te samochody, skąd tu samochodów jest? Może to jacyś są wędkarze. No i zobaczymy. Miejscówka fajna. Mi się podoba. Cisza przede wszystkim. Mamy 20:41. Ja dopiero drugie piwko sobie sączę. Ale patrzcie jaki mam wypas, kurde. Orzeszki paprykowej tej. Tutaj mam pistacji trochę. Któryś się nażarem podyszki się nie chce jeść. Samochodów nie ma. Tam jest jakieś dojście do jeziora. To w ogóle jezioro to jest jezioro Miedwie. I z samego rana jak wstanę, tam sobie przejdziemy, zobaczymy jak tam wygląda. No ale widzicie, no nie można nigdzie zrzucić tak sobie kajaczka. Nie ma dojazdu, wszędzie są prywatne posesje. Głupie to moim zdaniem. Też jest jakieś tajne wejście bokiem, widzę na te trybuny czy coś tam. No, no ja sobie stoję tak. Jest zajebiście. Choć widoków za oknem nie mam jakichś tam fajnych, ale to nie o to chodzi. Chodzi o wyrwanie się sprzed telewizora, sprzed komputera, bo cały tydzień człowiek pracuje przy komputerze. To taki wyjazd w pole też jest zajebiste. Ja tam potrafię się cieszyć takimi małymi rzeczami. Męczę te drugie piwo, kurczę, jedno wypiłem szybko, a drugie tak męczę. Przez co się nażarłem tych orzeszków i mi się nic nie chce. Ale zrobimy sobie teścik browara dzisiaj, ale to później. Powiem wam, że nawet teraz już jest godzina 20:48. Już się chłodniej zrobiło. Zobaczcie, patrzcie. Wściekłe latają. Cały czas wściekłe, zobaczcie, komarzyska. Masakra. Przy wodzie nie da się siedzieć, przynajmniej u nas tutaj w tym zachodniopomorskim. Kurde, no użar mnie, no. No, tarciał. O. Latają wściekłe jak cholera. Ja nie wiem jak oni tam mogą nad tą jeziorem wytrzymać. Ognicha raczej nie mają, dymu nie widzę. Jest po prostu masakra, one są takie wściekłe. Za tydzień jadę do Sfordy Gaci, już wam mówiłem. Na zlot. Na zlot teczurek. Ponad 150 teczurek ma być w jednym miejscu. To jest po prostu coś pięknego. Pojadę chyba z samego rana w piątek, bo nie wiem, kurde, czy znajdę tam miejsce. Z tego co widziałem ostatnio, tak z lotu ptaka, to tam kurczę była T4 na T4, T4 poganiana. Także masakra. Pojadę wcześniej, jakieś miejscówkę sobie ogarnę i tyle. Dobra, spinkalam do środka, coś sobie obejrzę, może te komary odlecą. Już naprawdę się chłodno zrobiło. Póki jest jasno, zrobimy sobie test piwa na dworzu. Mam dzisiaj dla was ucztę stoutową. To jest Milk Stout. Słodkie lenistwo. Zobaczcie, o tak wygląda. Milk Stout z kakaowcem. 5,8 alkoholu. Jest to ciemne, niemal czarne piwo, gładkie, pełne, słodkie, z subtelną goryczką. Do mlecznego stouta dodaliśmy kakaowiec. Dzięki temu oprócz ciemnych słodów o smaku i aromacie poczujesz kakao i mleczną czekoladę. Ja robiłem kiedyś swojego Milk Stouta, własnoręcznie robiłem. Z rukitu oczywiście. czyli z gotowca, wyszedł bardzo dobry. Nawet dałem Jarkowi, Jarek nie lubi ciemnych piw. Powiedział, że zajebiste. Więc dobra, spróbujemy, jak to wygląda. Ciemno trochę, kurde. Znaczy światło zapal. Ach. Światło będę dopiero robił takie lepsze. Czuć czekoladę, kawę i tanie wino. Takie mam odczucia. Naprawdę, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujemy to nalać i zobaczymy. Tutaj sobie nalejemy. Ale kurde, powiem wam, że zimno już jest. Ale ten kufel mam brudny, Jezu. Znaczy czysty jest, tylko taki jakiś poplamiony. Wlejemy tak, żeby... patrzcie. I teraz robimy pianę. Piana się w ogóle nie robi, patrzcie. Ledwo, ledwo. Żeż ty, kurde, zalałeś perełkę. Jednak piana się robi, wylewa się. Prawie czarne piwo. Bym powiedział takie brązowawe. Do końca nie jest czarne. Prawie jego czarnucha dopiłem rosyjskiego Russian Imperial Stout. To było coś. Powiem wam, zapachowo nie zachęca do picia. Kto pije piankę, Marcin? Gorzka jak diabli. Ale spróbujmy samego piwa. Piwo gorzkie. Nie wyczuwam tu czekolady. Nie wyczuwam tu w ogóle czekolady. Wyczuwam tutaj natomiast kawę. Taki, wiecie, posmak gorzkiej, niesłodzonej kawy, w ogóle niesłodzonej, ani krzty mleka, tylko taka gorzka, czarna, taki czarnuch, to klasyczny czarnuch. Jak wypijecie ten taki posmak, nie? To dokładnie jest to samo. Piwo zdecydowanie nie trafia w moje gusta. Jest po prostu gorzkie. Do Milk Stouta, którego ja robiłem, czuć było tą delikatną taką słodycz. Tutaj nie jest to tak wyważone, ale na pewno komuś przypadnie do gustu. Mnie zdecydowanie nie. Oczywiście wypiję, żeby się nie zmarnowało. Jest to Browar za miastem, tak się nazywa. Browar za miastem. Buteleczka tak wygląda. Ekstraktu 16%, jakby kogoś interesowało. Piwko z laktozą, wiadomo, jak to mix stouty. Ale mówię, piwo nie dla mnie. Wiecie co? Zobaczcie, jest 15 stopni, widzicie? Tutaj leci obcy, decydujące starcie, czyli druga część obcego. A ja sobie włączę webasto, bo ja jestem... Kurde, co ty robisz, idioto? Akumulator mam na 12,5. Widzicie? 12,5. 15 stopni. Dupie, włączam. Na minimum oczywiście. Sorry, że tak ciemno, ale wychodzę sobie na dwór na chwilę. Na dworze jest zimno. Na dworze już jest 14 stopni. Zaraz włączę tu światło w busie, a tam mam wszystkie światełka. A już od następnych odcinków, może nie... w sumie od następnych jakiś tam będzie znacznie jaśniej w busie, bo będę robił LEDy tu i oczywiście tu. Wszędzie. Oczywiście będziemy robić to razem.